Lublin, Małopolska. Region jest nasz. Kwadrans po ósmej. Witamy ciepło wszystkich naszych słuchaczy, słuchaczy z Podkarpacia. Dziś w pierwszej kolejności wymienionych nie przez przypadek, zaraz powiem dlaczego. Słuchaczy z Małopolski, całą naszą radiową rodzinę pięknie witamy z wozu transmisyjnego RDN, a ze mną gość, pan Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego i właściciel firmy Suret. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. I właśnie spod siedziby firmy Suret państwa pozdrawiamy tutaj w Dębicy. Nasz wóz transmisyjny, no już chwilę temu zagościł. Panie prezesie, inwestycyjnie chciałabym zacząć i zapytać o kilka ważnych inwestycji, które trwają bądź są planowane, ale koszty na realizację tych poszczególnych przedsięwzięć w jakimś sensie są zagrożone. No i pytanie, skąd wziąć brakujące pieniądze i co dalej? No między innymi remont Domu Kultury Mors w Dębicy ruszył jeszcze w ubiegłym roku, ale trzeba dołożyć dodatkowe 2 miliony złotych. Dom Kultury Śnieżka. Władze miasta planowały wydać z dofinansowaniem niewiele ponad 7 milionów złotych, a najniższa oferta złożona to ponad 8,5 miliona złotych. No i idźmy dalej. O wiele gorzej wygląda sytuacja ceny za rozbudowę dębickiego lodowiska. Wpłynęła jedna oferta w przetargu na ponad 28 milionów złotych, gdzie planowano wydać 13 milionów złotych. Idźmy jeszcze dalej. Łącznie Dębica Zachód. 4 miliony złotych brakuje po przetargu. Skąd wziąć pieniądze? Czy te inwestycje, zwłaszcza te pierwsze wymienione przeze mnie, ciężar ich powinien wziąć na siebie samorząd miasta Dębicy, czy jednak pukać do władz województwa? Ja myślę tak, że wszyscy ci, którzy planują inwestycje, popełnili błąd. Po prostu popełnili błąd. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy w taki sposób planowaliby swoje inwestycje, dawno by po prostu zbankrutowali. Zbankrutowałby cała gospodarka polska. I myślę, że najwyższy czas, żeby wszyscy ci, którzy kierują samorządami, nauczyli się w sposób odpowiedzialny planować. Co to znaczy brakuje? Źle zaplanowali, tak jak powiedziałem. Zmienia się rynek, zmienia się otoczenie. Wreszcie normalniejemy w naszym państwie, biorąc pod uwagę wzrost kosztów, między innymi pracy, powoduje to, że koszty rosną i rosną również całe inwestycje. Odnosząc się wprost do tej sytuacji, to myślę tak, że po pierwsze muszą samorządy zweryfikować swoje plany inwestycyjne na ten rok i zastanowić się, czy stać ich na wszystkie inwestycje. Na wszystkie inwestycje trzeba po prostu dokonywać wyboru. I tu zaczyna się już właściwie schody. Rok wyborczy. Samorządowcy naobiecywali wyborcom, bo to jest tani chwyt, na obiecywanie inwestycji wyborcom, a teraz na właściwie zwala się winę na to, że ktoś no po prostu nie umiał zarządzać swoimi samorządami. Wprost, tak to wygląda. Zapukają do władz województwa podkarpackiego? No, słyszy się już. Oczywiście, no a zarząd województwa? I co na to zarząd? Województwa, no też, a gdzie ma pójść? W związku z tym najwyższa pora, żeby wszystkie samorządy zweryfikowały swoje założenia z ubiegłego roku i z początku tego roku. I co, panie prezesie, być może z niektórych inwestycji zrezygnować? Myślę, że absolutnie tak. Przełożyć na inne lata. Jak nas nie stać, to po prostu chyba, że pójdziemy po kredyt lub inne jeszcze są źródła finansowania, jak na przykład rezerwa u ministra takiego czy innego, która pozwoli jeszcze dofinansować, ale to w małym stopniu. No idźmy dalej inwestycyjnie, bo już wiemy, że wniosek wyjazdowego z kolei posiedzenia Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie dofinansowania budowy szkoły specjalnej, mowa o tym milionie złotych, o których już też mówiliśmy w naszych programach, nie znalazł poparcia wśród wszystkich radnych województwa. No i władze powiatu zapewniają, że nie odpuszczą tego tematu, będą się starać w ciągu roku o dofinansowanie od marszałka. Marszałek pomoże? To jest cały czas iluzoryczne, to jest cały czas oszukiwanie się.
to jest po prostu niemożliwe, również z takiego powodu, iż marszałek, każdy samorząd ma swoje zadania i już na początku tej dyskusji padła odpowiedź. My mamy swoje zadanie i nas samych nie stać na w pełni zrealizowanie swoich zadań, w związku z tym tak planujcie, żeby tą inwestycję albo rozciągnąć w czasie, albo nie robić przerostu formy nad treścią. Nie mamić społeczności lokalnej, że to ktoś za nas zrobi, że nam pomoże, a jeśli nie pomoże, to nie ich wina, tych, którzy planowali, którzy mówią o inwestycjach, czy planują, tylko kogoś tam. To jest nieuczciwe wobec samego siebie i wobec wyborców. Teraz edukacyjnie poproszę, panie prezesie, bo znów niestety, bo pejoratywnie głośno o pierwszym liceum w Dębicy. Szkoła kiedyś miała renomę. Wysokie miejsca w rankingach. Ja nawet mam tutaj dane, przytoczę, że jeszcze kilka lat temu w rankingu perspektyw na 205 pozycji, w tej chwili już wypadła z grona 500. Od półtora roku, co także nie jest tajemnicą, szargana wewnętrznymi konfliktami nauczyciele, dyrektor. Jak pan to skomentuje? Czy pan to widzi też? Ja to widzę i słyszę i bardzo ubolewam, bo emocjonalnie w jakimś sensie jestem związany również z tą szkołą z racji takiej, że to przecież instytucja kształcąca najlepszych ludzi w Dębicy kiedyś. I niestety podane wyniki o czym świadczą, ale jeszcze bardziej świadczy o tym atmosfera, która panuje w tej szkole. Zwracają się do mnie o interwencję ludzie szkoły i mam ogromny z tym problem, ponieważ zresztą wypowiadałem się już wcześniej, zarządzanie tą szkołą jest nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. O tym zaświadczają te wyniki, ale również tworzenie atmosfery w samym środowisku. Bo jakżeż może być inaczej, skoro dyrektora przynosi się w teczce. Dyrektor ani nie wygrał konkursu, został mianowany przez obecny zarząd, który jest mocno związany ze środowiskiem PSL-u. Jest mężem wpływowej radnej PSL-u. No niestety, przykro mi, ale tutaj poszli po linii partyjnej po to, żeby trwać. I właśnie za cenę poparcia tego pana jako dyrektora szkoły zarząd ostał się i funkcjonuje, zarząd powiatu. I mamy tego efekt. Niestety przykry. Mam nadzieję, że szybko się to skończy poprzez to, iż zostanie zmieniona władza w powiecie i tym samym ten człowiek odejdzie w niepamięć. A propos wyborów jeszcze, panie prezesie, które coraz bliżej. No jestem ciekawa, czy już wiadomo, kto na burmistrza Dębicy. Giełda nazwisk jest mi także znana, no między innymi Mariusz Kutrzeba, Mariusz Trojan, a może podobno sprawdzona współpraca z obecnym burmistrzem Mariuszem Szewczykiem. W taki sposób dość przychylny na temat pana Szewczyka wypowiadał się niedawno na naszej antenie marszałek województwa Władysław Ortyl. Trzeba być realistą. Jeśli chcemy mieć kandydata, który realnie może wygrać wybory w danym środowisku, to on musi ciężko pracować nie w ostatnich miesiącach roku, tylko przez dłuższy okres czasu. Jeśli dzisiaj pan marszałek jako szef struktur Prawa i Sprawiedliwości tak twierdzi, to chyba wie, co mówi. I myślę, że trzymajmy się tej wersji. Kto za wójta gminy Dębica Stanisława Rokosza. Wiele razy na naszej antenie także mówił pan o tym, że zmiana pokoleniowa jest potrzebna. No to ja pytam, czy także może zmiana płci, bo z kolei na giełdzie nazwisk pani Agnieszka Żurek była sekretarz gminy. Nie znam tej pani i nie będę oceniał. Mówię za siebie. Mamy, moje środowisko ma dwie kandydatury, które powinny stanowić realną propozycję dla społeczności lokalnej. No, myślę, że nie chciałbym wcześniej tego mówić, zanim zapadną ostateczne decyzje. No to jeszcze jakie plany w sprawie powiatu? Czy jest pomysł na starostę, no i prezydium, jeśli uda się po 4 latach wrócić do władzy powiatowej? Myślę, że tak. Tu klucz jest w gminie Dębica.
jeśli mówimy o powiecie, bo gmina Dębica żongluje od lat swoimi kandydatami i za cenę poparcia takiej czy innej struktury jest w stanie ofiarować funkcję wicewójta, bo tak się działo. To po prostu jest może na krótką metę dobre, ale na dłuższą metę myślę, że nie powinno się tak dziać, bo jeśli dzisiaj zafunduje sobie gmina Dębica wójta obecnego na kolejną kadencję, przypomnę, 5-letnią kadencję, no to jak chcemy mieć dziadzia z całym szacunkiem w tej gminie i ten zacny człowiek, który miałby nawiązać do realnej współpracy ze zmianami wszędzie, pokoleniowymi, to nie wróżę przez najbliższe 5 lat najlepiej dla tej gminy. To jest nie do zrobienia? To jest do zrobienia, ale przy określonej sytuacji. Panie prezesie, to jeszcze o służbie zdrowia na koniec. Wiemy o sprzęcie, wiemy o unowocześnianiu zaplecza szpitala. No, mam na myśli chociażby słynną już budowę bloku operacyjnego z lądowiskiem. To jedno, ale jest pytanie, czy będzie miał kto pracować w dębickim szpitalu, bo wszystkie szpitale borykają się z problemem braku kadry. Jest na to pomysł? Czy radni wojewódzcy też się nad tym zastanawiają? To jest wróżenie z fusów. Jest wolny rynek i żeby zachęcić dobrze przygotowanych ludzi, mam na myśli lekarzy, personel, to musi być odpowiednie zaplecze techniczne i warunki płacowe. Właściwie warunki płacowe wszędzie są podobne, ale zaplecze techniczne i stąd między innymi pomysł na budowę tego zaplecza technicznego. To być może spowoduje, że będziemy mieć chętnych do pracy tutaj w Dębicy, ale nie mam hura optymizmu w tej materii, bo są bogatsi od nas, mający lepszą ofertę i oni również z tym się borykają. Proszę Państwa, prosto z wozu transmisyjnego spod siedziby dębickiej firmy Suret. Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego i właściciel firmy Suret w wyjazdowym dzisiaj, absolutnie na żywo, programie Słowo za Słowo. Bardzo dziękuję, panie prezesie, bardzo za dziękuję. Spotkanie. I do usłyszenia. Dziękuję bardzo.